Hej, siemanko, z tej strony Simi, witam Was w kolejnym już 14 odcinku ze Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Na samym wstępie chciałam Wam oczywiście przypomnieć o zasubskrybowaniu kanału, zaznaczeniu dzwoneczka, żeby Was kolejne filmy nie ominęły, zostawieniu łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. No i cóż, ja zakładam słuchaweczki i lecimy. Okej, jesteśmy już przy komputerze i kontynuujemy. Ostatnio dokonał się sabotażu pocisków rakietowych w porcie, odcinek wcześniej jeszcze odzyskaliśmy czymś danymi. No to teraz udajemy się, by wykonać kolejne zadanie. No i co mi nam tu zostało? To są dwa punkty. Pierwszy to jest taki dość wielki i drugi jeszcze większy, dwuczęściowy. To jest chyba jakaś... Nie wiem, czy to nie jest jakaś stacja kolejowa, bo to tak mi wygląda. Dobra. Myślę, że zaczniemy od tego. I wykonamy sobie szybko podróż w to miejsce, raczej w jego okolice. No i będziemy powoli kontynuowali. Teraz tak, ten zamek to... Nie wiem, która to jest... Czy ten zamek właśnie to jest ta stacja, czy nie. Ale zaraz się przekonamy, co jest czym. Nie, to jest stacja. Personally, I find an OP, scout out patrol routes, and plan your entry point. The freeze office should have documents that'll tell us where the missiles were shipped from. I have tangos in the buildings and out in the open. Looks like they're expecting trouble. After all your work, security has been tightened at all critical locations. Rozglądajmy się na początek tu. This might be where they keep the bill of lading. Yeah, could be the freight office. Just watch out for any security cameras. It might be a good idea to disable them before proceeding. Dobra. Teraz będziemy myśleli nad tym o... Czy i jak powyłączać... Kurczę, ciężko zbrojny. Nie wiem, jak my sobie mamy z nim poradzić. Tam jest szperacz, który ja bym chętnie... wysadził. Tam jest chyba snajper. Tak. Namierzyliśmy snajpera. Okej. Będziemy musieli na pewno zacząć od tego, że pozbędziemy się snajpera. Co do ciężko zbrojnego, jeszcze nie wiem, jak sobie z nim poradzimy. Bo oni są niestety... Jak sama nazwa wskazuje, ciężko zbrojni. Nie jest ich łatwo się pozbyć. Dronem ich nie załatwimy. I się zastanawiam, czy po prostu nie spróbować sobie ciężko zbroja zostawić na sam koniec. I może go zwabić gdzieś go właśnie dronem. I słuchajcie, potraktować go potem w beczki. Trafić w sensie strzelić w beczki, żeby wybuchły. A myślę, że go powali. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, tu jeszcze jest działko, którego wcześniej nie widzieliśmy. Nie mamy oznaczony ich. Więc muszę się na chwilę wyprostować. Okej. I coś czuję, że po drugiej stronie będzie to samo. Ale jeszcze tego nie widzimy. Że również będą działka. Co tam jest? Tam jest wagon leży jakiś. To za tory. Rozglądajmy się jeszcze po górze. W górach, bo tam mogą być pochowani snajperzy. Tego się trochę obawiam. Żeby mi w razie czego nie zaczęli na przykład w plecy, słuchajcie, strzelać. I to jest zamczysko, to pewnie będzie nasz cel końcowy, gdzie... Będzie nasz cel się ukrywał. Tak myślę, co najmniej, bo jeszcze tam nie byliśmy.
a jednak po coś myślę takie kluczowe miejsca zrobili twórcy gry. No dobrze, chyba mamy wszystko pooznaczane. Jeszcze sobie zrobię tak sonarem. Znaczy tą maską. No i ale będzie problematycznie ze strzelaniem, powiem wam, bo będziemy musieli to robić z takiej pozycji, a nie leżącej. Okej, w pierwszej kolejności załatwiłbym snajpera na dachu. Bo myślę, że to jest najważniejsze. Pozbyć się snajpera. I czy jeszcze coś tu był snajper? Chyba nie. Tego też bym się chętnie pozbył, ale za chwilę. W ciut inny sposób. Z tymi dwojgiem poczekam. Z ciężko zbrojnym tym bardziej chwilowo. Tego by można było załatwić. Bo ci na wysokościach mogą być najbardziej uciążliwi dla nas. Ten tam też jest taki głównie samotny. Ale czy tam ktoś jeszcze na wieży, czy co nie jest? A i tak musimy poczekać, że on stanie. Nie, nie strzelam teraz. Ten na wieży. Dobra. Zdjąłbym czas tego najchętniej. To żeby on gdzieś przystanął na chwilę. Dobra. Jeszcze pytanie, czy teraz ktoś nim zainteresuje? Nie. Nie, to chyba nikogo po prostu nie było. Okej. To jest bezpiecznik. Mógłbym spróbować tego zastrzelić w krzakach. Jakby się złożył w krzaku, to akurat dobra. Go nie będzie tak widać. A tego bym spróbował. Zobaczymy, czy się uda to. Dobra. Ale obaj leżą. Na szczęście. Dobra. Tam też jest dwóch. Materiały wybuchowe. Ja bym, myślę, skupił się na eliminacji w ten sposób. Teraz tak. Dla mnie najważniejsze jest wyeliminować w pierwszej kolejności jak najwięcej osób bez wzbudzenia alarmu. No nie mówcie, że się nie da. Że wszędzie wieżyczka. Dobra. Tego bym chciał załatwić wtedy. W sumie by się mi przydało. Okej. Czy tam był drugi? Nie. Całe szczęście, dobra. Teraz jeden idzie tutaj. Ale jest dalej za daleko. Tam jest co najmniej dwóch, którym chętnie zjął, ale nie mogę.
z kolejnymi już będę musiał narobić niestety hałasy. Nie będę chciał ich zdjąć tak naprawdę sprawnie. Ten jest problematyczny najbardziej. Chociaż teraz bym mógł spróbować zdjąć tego typa. Spróbuję to zrobić. Mi się udało. I tego też się udało w środku. No i teraz nam w sumie został ciężko zbrojny. Stali nam ci dwoje. Tych się udało nam sprawnie załatwić. Daje nam to. Gdzie? Tam. Teraz się raz dopiero nazbierało, co chłopcy? Tak to was nie było. Kurde. Gdzie jest ten ciężko zbrojny jeszcze? Problem w tym, że go nie widzę. Aktualnie. On idzie tam. Dobra, tu mamy ile? 300. Skąd oni strzelają? Ci są tam. Dobra, musimy otrzęsać kulę do snajpery, bo tam jest bardzo mało. Mamy dosłownie dwa magazynki tylko. Aha, dobra, ale mamy wybuchowe. Okej, bo by się przydało tego normalnie pozbyć się już stąd. Taki mam pomysł. Co zrobimy? A gdzie jest reszta? Przecież nie wyparowali. Jeden jest tu. Okej.
Tego zaraz nie będzie. Czy tu jeszcze któryś się chowa? Tak, tam jeszcze ktoś. No, wychodź. Dobra, mam pomysł. Chociaż nie jestem zwolennikiem zrobienia tej akcji, ale nie dali mi wyjścia. Szans na tak. Więc ja te dwie kule zostawię. Ciężko zbrojne. To wybuchowy w sensie. Będzie trzeba go inaczej zatwić, dobra. Tu gdzieś mamy amunicję, nie, ale tam możemy się przenieść. Ale ja bym chciał załatwić tych, co tu przyjechali po mnie. Bo wiecie, że ja nie odpuszczam, tak łatwo się nie poddaję. Na pewno już. Więc, oczywiście. Dobra. Załatwieni. Czyli granat nam się przydał. Bardziej niż te cztery. Mamy więcej pocisków do karabinu. Tego nie zgrabimy, ale... drugiego ciała rozumiem nie ma tu. Nie. Okej. Więc wracamy tam. Tam tak naprawdę został nam tylko ten jeden. I zobaczymy, czy koleś... tak, wysunął się, widzę jakoś. Przesunął się w sensie. Załatwione. Więc nie ma już się czym martwić tutaj. Wykorzystamy tyrolkę, żeby się do niego dostać. I go oczywiście złupić. I have the key card. Get in that office and find that cargo manifest. Dobra, mamy kartę przewozową. Czy amunicję jesteśmy w stanie gdzieś uzupełnić? Nie. Bronie wszystkie są przeładowane? Tak. Bo wiadomo, że jak będą przeładowane, to bynajmniej będziemy mieli okazję uzbierać wszystko amunicję, jaka jest dokładnie wszystko. Tak? A tak, to kiepsko trochę, dobra. To sobie uzupełnimy jakoś? Nie. No dobra. Biegniemy więc teraz do środka. Już tam nie powinno nikogo być. O-o. Wieżyczki. Zapomniałem o ich istnieniu. Okej.
Jedna i druga posadzona, dobra. Teraz jeszcze po drodze łupimy oczywiście ciała. Chyba mogą mieć coś dla nas przydatnego. No i mam nadzieję, że coś będziecie mieli dla nas. O, chociażby amunicja do karabinu poborowego. Kolejne 6 naboi. I o to nam chodzi. Sobie amunicję pouzupełniam, dobra. Dzięki temu sobie pouzupełniamy oczywiście amunicję. Też sprawdzamy sobie te wieżyczki, bo wiem, że tam może nieraz być coś pokitrane. A co najmniej te, gdzie są ciała na nich. O, tu mamy ciało, więc łupimy je. No i się przydało, bo mamy w razie czego 21 kulek w karabinie snajperskim, wyborowym. Deszperacz! Czekajcie. Tak, to szperacz chodzi, dobra. Takim rzeczem jak szperacz czy kamery już się nie musimy przyjmować, bo nikogo nie ma. Wszystkich powybijaliśmy. Najpewniej. Mhm, to jest szperacz, dobra. Teraz już nawet mam co do tego pewność, słuchajcie. Więc się tym nie przyjmuję. Tego złupmy. To nic dla następnego nie miał akurat. Szperacz niech sobie świeci. Mi to nie przeszkadza. I tak nas nikt nie widzi. Bo nie może, bo tu nikogo nie ma. Dobra, sobie poczekajcie, nie? Nie, tak, dobra, pobiegnijmy sobie do tego dużego budynku. Myślę, że to on nas będzie naszym głównym źródłem zainteresowania. Zresztą byłby dość, zobaczcie, chroniony dobrze. Już mamy 25 kul naszej snajpery. Więc ładnie. Przeczołgajmy jeszcze się tu. To jest kamera. Dobra, niech sobie patrzy. Raczej nic się nie wydarzy przez nią. Już teraz. Bo wcześniej, owszem, by mogło. Ale teraz już nie powinno się nic przez nią wydarzyć. Więc mam w nią, że tak powiem, wywalone. Dobra. No i amunicję sobie ładnie uzupełniamy już. Więc jesteśmy w miarę tu bezpieczni. Gotowi w miarę do jakiejś tam walki, stoczenia ewentualnej. Dobra, czy my się tu czymś dostaniemy? Nie. Tu nie. A szkoda. No tu do środka się dostaniemy, więc wejdźmy. Oczywiście ostrożnie. Dla pewności, ale... Nikogo nie powinno być. Tu wejść nie możemy. Zastanawiam się, o który chodziło budynek. Dobra, tu możemy zhakować monitoring. A
nam to do niczego nie jest w sumie już potrzebne, bo tu nic przecież nie ma. Jedynie chyba, że zablokuje kamery to na naszą korzyść. O, uzupełnij amunicję, super. Więc teraz już jesteśmy w full pełni. I zdolni do pełnej walki ewentualnej. Dobra, gdzie jest ten budynek płaci? To jest on, nie? Więc to będzie tu gdzieś. Aha, tu. Było dużo prostsze wejście. Dobra, mam. Roger. There's clear reference to nuclear materials and the route they traveled. Okay. That's the confirmation we needed. Good work. Udało nam się dostać do listu przewozowego. Więc tu możemy już zamknąć. Czy możemy dokonać szybko podróży? Nie. Niestety. Ale spróbujemy dostać się do wyznaczonego punktu. Czekajcie, tu coś jest. Jeszcze znajdźka jakaś gdzieś. To na dole czy u góry? Chyba u góry będzie. Więc... no najpewniej w środku. Dokładnie. Notatnik żołnierza to jest. Okej. Okay. Ciekawie. Dobra. Więc przebiegnijmy teraz do wyjścia. No i dostaniemy się tam na górę. Żeby... do jednej z tych opcji po prostu, żeby się... no tak powiem, odhaczyć tam. Jak już się odhaczymy, to będziemy mogli wtedy dalej kontynuować w kolejnym już odcinku misję na, naszej lokacji tej. A pójdziemy do tego, o tym będzie najbliżej, mi się wydaje, tak? Dobra, już tak nie biegnij. Opcjonalnie mamy łowy. Ale łowy zrobimy już w kolejnej misji. W kolejnym odcinku, w sensie. Chyba. Więc... okej. Okej, więc mamy się 5007 punktów. I dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Widzimy się jutro. Trzymajcie się i cześć.